daje znak na rozsunięcie kurtyn. Rozstąpcie się mgły i chmury, zwisające nad ulicami, placami, parkami. Już widać most, który zaprowadzi nas do Śródmieścia. Uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiew, tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Pragnąłbym krokiem beztroskim odnaleźć wędrówek mych ślad. W dzieciństwie, jak przyjeżdżała do nas ciocia z Warszawy, to miałam takie, ojej, żeby tak być w tej Warszawie, żeby tak być. W 1938 roku pierwszy raz przyjechałam do Warszawy, bo tu mam rodzinę. Ten moment zapamiętałam, jak stałam róg Alei i Marszałkowskiej i trzeba przejść przez jezdnię. Tu jadą tramwaje, tu jadą autobusy. Ja się tego tak bałam, nie wiedziałam, kiedy mogę przejść, kiedy mogę nie przejść. Jeszcze był taki lęk przed dużym miastem. Zachwyciłam się wtedy na krakowskim przedmieściu tymi pałacami. Jakie piękne! Ile pracy ludzie włożyli, żeby wyrzeźbić te różne ozdoby na tych kamienicach. I muzyka, i artyści. To było jakieś takie inne życie. No chociażby ta różnorodność ludzi, prawda? Katolików, czy tam innych wyznań, i Żydów. Zawsze mam taki obraz na rogu Przemysłowej i Czerniakowski, na rogu był taki sklepik przycięty, takie drzwi, jak do sklepu takiego z dawnych czasów. I tam to był Żydek taki. Zawsze stał przed tym w takiej mytce i naokoło tego wejścia wieszał różne, bo to był z zabawkami. No to mi zapadło, bo może byłem zainteresowany zabawkami, chociaż już troszeczkę nie pasowałem. Szanowanie. Ale ta sceneria mnie jakoś do tej pory trzyma. Bardzo często o tym mówię i przypominam, jak to było kiedyś. Byliśmy taką paczką zgraną i często żeśmy po zajęciach właśnie spotykali się, nawet na terenie szkoły, i dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy. Były również spotkania takie, gdzie powiedzmy puszczaliśmy muzykę z adaptera i tańczyliśmy. No tak jak każda młodzież musiała mieć różnego rodzaju spotkania i zajęcia. Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
człowiek wcześniej dorastał. Był skonfrontowany z rzeczywistością okrutną. Że jak się widziało, jak łapali, a ja sobie uciekłem, prawda? A wiadomo było, co oni robili. Przecież były przecież łapanki, które za jakieś tam przewinienie kogoś rozstrzeliwano ludzi. Staraliśmy się żyć mimo okupacji. Oczywiście ciążyła nad nami ciągle ta, zwłaszcza te czerwone plakaty z rozstrzelanymi ludźmi. To było dla nas straszne, ale staraliśmy się mimo to być w jakiś sposób pogodnymi, być w jakiś sposób, umieć się cieszyć. Nie za wygodnie, panience. Zorganizowano dla nas komplety, tak zwane kadłubowe, i w tajnym nauczaniu mieliśmy popołudnia zajęte właśnie tymi przedmiotami. Zrozumiałyście, prawda? Tak. Więc właśnie, Aleksander Nes... Mieliśmy starszego kolegę Zbyszka Przybytniaka, który już skończył podchorążówkę. On się zwrócił do nas, do mnie i do tego mojego kolegi Ryśka i mówi: słuchajcie, chłopy, czy byście chcieli należeć do organizacji młodzieżowej Zawiszaki? No, jak najbardziej, bo my żeśmy jeszcze kiedyś takimi wilczkami byli, prawda, bo żeśmy do Zuchów należeli przed wojną i tak dalej. Jak najbardziej. No i żeśmy już zaczęli, powiedzmy, chodzić, złożyliśmy przysięgę, prawda? No i już byliśmy przygotowani, powiedzmy, pod względem, powiedzmy, wyszkolenia takiego czysto wojskowego. Rafał, był on bardzo tajemniczy, znikał czasem na jakieś tygodnie, ale nigdy nie mówił mi. Powiedział, że jedzie w jakichś sprawach rodzinnych, a wiem, potem się jakbyśmy już bliżej się poznali, to dowiedziałam się, że wyjeżdżał właśnie na strzelanie albo na jakieś ćwiczenia terenowe. I bardzo mi to imponowało. To była pierwsza moja taka sztubacka miłość. Patrzyłam w niego jak w obraz, uważałam, że jest ósmym cudem świata. Nie było dla mnie w ogóle nikogo poza nim. Zresztą był wspaniały, opiekuńczy, bardzo inteligentny. Można było z nim na każdy temat rozmawiać. Kiedy przychodził do mnie do domu popołudniami czasem, co rzadko się zdarzało, bo on był bardzo zajęty, to uczyłam go tańczyć, pamiętam, bo to była też jakaś nasza taka domowa przyjemność. Natomiast no, ogromnie mi zaimponował, kiedy któregoś dnia, już w 1943 roku, powiedział mi, że nazywa się teraz inaczej i pokazał mi taki dowód, kękartę tak zwaną, gdzie było napisane Kramer Jan. I jego pseudonim potem był właśnie Krajan. Było to dla mnie no, coś nieprawdopodobnego, bo zdawałam sobie sprawę, że jeżeli ktoś ma jakąś inną tożsamość, to musi być naprawdę kimś bardzo ważnym i cennym. Na takie jak gdyby potwierdzenie naszej bliższej zawiązłości dostałam od niego pierścionek, które zresztą wiele osób podobne pierścionki nosiło. To były pierścionki wytwarzane przez Ursus z orzełkiem. Nie mógł być nasz orzeł z godła, tylko to był orzeł piastowski. To był z aluminium robiony, z jakiegoś stopu i wygrawerowane były litery RB, Rafał Białecki. No, była to dla mnie bardzo, bardzo ważny symbol. Razem myśleliśmy właśnie, że ja będę studiowała w konserwatorium, potem po wojnie, natomiast on pójdzie do szkoły dyplomacji. My Polacy, to niestety, ale my jesteśmy bardzo wrażliwi. My no, kochamy wolność, prawda? My żeśmy nie mogli patrzeć na to, żeby, powiedzmy, nas niszczyć. I dlatego my jako młodzi
no nie tylko my młodzi, ale i starsi tego, tylko że my żeśmy tak spontanicznie od razu, powiedzmy, wychodzili do tych spraw. Dobrze, tak zapominałeś dookoła. Powstanie. Zostać, uciekać. Przyjechałam, zostaję. I już taką decyzję podjęłam. Zostałam w Warszawie. O godzinie 14 na odpowiedni znak spotykamy się w określonym miejscu, prawda? Patrolowy do nas powiada tak: słuchajcie, idźcie się teraz żegnać z matkami czy tam z rodziną, bo będzie powstanie o godzinie 17. Ja wiedziałem i moi koledzy też wiedzieli, tylko nie wiedzieliśmy, którego dnia i o której godzinie będzie, bo ono było tak odkładane. I w pewnym momencie ja do niego mówię: no słuchaj, no, powstanie będzie, jeżeli będzie, bo tak nam zaprzetłumaczono, że to będzie trwało może 2 dni, to po co ja mam się z matką iść żegnać? A on: Kwarlo, idź się żegnać z matką! I idę do matki i mówię: mamo, będzie powstanie. A mama zdziwiona: jakie powstanie? Synu, ty taki młody, jakie powstanie? Ja mówię: mamo, ja należę do organizacji młodzieżowej i mam rozkaz. Wybuchło powstanie, miałem 14 lat skończone. To był taki odruch, bo to nie, właściwie trochę i kolega mnie namówił: chodź, pójdziemy. I ja to sam chciałem, ale tym bardziej chciałem pójść. Nie, nie żałuję, to znaczy, nie żałuję, bo przeżyłem. Byliśmy za jak najszybszą walką z Niemcami. Uważaliśmy, że damy radę, że oczywiście nie będzie żadnych problemów. Tylko bądź czujna. Niech cię matka Ostrobramska chroni. Halina, chodź już! Ten obrazek, jak mi mówiła babcia, pochodził z Pawiaka. Pieniądze zebrane z jego sprzedaży szły na paczki do Pawiaka, a ja go miałam przez całe powstanie ze sobą i myślę, że mnie ochranią. Pierwsze chwile, jak tylko się zaczęło powstanie i pierwszy był taki zaprzyk wieczorny, kiedy żołnierze stali pod flagą polską, podciągali flagę i raport składali dowódcy i śpiewaliśmy hymn, no to łzy leciały ciurkiem. Wolna Polska była przez moment, a później coraz gorzej, coraz trudniej. Ponieważ ja byłem nieraz na Woli i wiem, co się stało na Woli, osobiście widziałem, jak Niemcy zdobywali Wolę, co oni robili, jak się zachowywali, jak oni okrutnie mordowali ludność cywilną. Mężczyzn to od razu pod mur stawiali, podjeżdżał motor z koszem, z karabinem maszynowym MG-42 i po prostu mężczyzn rozstrzeliwano. Natomiast kobiety, no, różnie było z kobietami. Ale też tak samo wiele kobiet zginęło, mordowali, zabijali. To było coś okropnego. Ciała tych ludzi składali na stosy, polewali benzyną i palili.
ta niemoc, że leciały jak w naszej dzielnicy, cały czas leciały bomby. I nasze zgrupowanie Chrobry 2 nigdy nie oddało Niemcom do końca. I ta była ta niemoc, że nie możesz nic poradzić. I to, że właśnie nie ma co jeść, tu giną ludzie. Za co? Dlaczego? Bo ci, co walczą, to walczą, ale ci, co nie walczyli, jak na Pańskiej, taka gruba Berta, taki pocisk strzelił, dom sześciopiętrowy wyleciał w powietrze. Ci ginęli niewinni ludzie. I ta właśnie, co my możemy zrobić? Nic. To było dla mnie straszne. Najgorsze to było od samego początku spotkanie się ze śmiercią, kiedy ranny człowiek, ranny żołnierz umiera. A człowiek nie był jeszcze do tego przyzwyczajony przecież, mimo że to okupacja trwała 5 lat, ale bezpośredniego takiego zetknięcia nie miałam. Dopiero pierwszego dnia powstania akurat przypadło mnie obsłużyć rannego w brzuch żołnierza. No, to było przeżycie takie nie do zapomnienia. Żyć w okupacji to znaczy być ciągle w niebezpieczeństwie. Był taki nalot, ja byłem z kolegą. I po tym nalocie, po rzuceniu bomby, okazało się, że ja wyszedłem z tego, a kolegę trafił od odłamek, przebił przez hełm. No i okazało się, że niestety nie dało się nic zrobić. On był obok mnie, więc to też na mnie było. Mnie nic nie stało, a jego trafiło. Takie przemyślenia były no dosyć może nietypowe, ale tak było. Ponieważ to nie było jakimś nadzwyczajnym wydarzeniem, bo przecież to się na każdym kroku działo. Tylko tyle, że tutaj był ktoś, kogo ja znałem, a tam byli powiedzmy obcy ludzie. Taki był przypadek, że nasze stanowisko było na drugim piętrze, obstawione na balkonie tymi workami, prawda? I idziemy na to i mój strzelec, który szedł pierwszy, ja za nim szedłem, i on od razu do mnie pokazuje palcem, mówi, zobacz, co tam się dzieje. A na rogu ulicy Kalickiej i Grójeckiej stoi czołg niemiecki i kieruje wieżyczkę z lufą w naszym kierunku. I on krzyczy, zjeżdżamy. I żeśmy zdążyli zlecieć tylko powiedzmy dwa piętra niżej. Jak dmuchnie, wszystko tam się rozleciało, a nas tylko zdążyliśmy zlecieć. Jeszcze zasypało troszkę, powiedzmy, tym pyłem, tym wszystkim. Oglądałem efekty po wybuchu, które były okropne, tragiczne. Było więcej części ludzi niż ludzi.
Taki był przypadek jednej koleżanki. Było rozstrzeliwanie na polu mokotowskim, na ulicy Wawelskiej. I ona była między innymi też rozstrzeliwana. Agata się nazywa. Obudziła się, oprzytomniała pod stosem trupów. Była ranna w głowę. I wyczołgała się stamtąd i dostała się do nas, tam na Rakowiecką. Jak ona przeszła przez pole mokotowskie, nie wiem. Jakoś się pozbierała i pod koniec powstania przebiegałyśmy znowu przez ulicę pod ostrzałem. Nikomu z nas się nie stało, a ona po raz drugi została postrzelona w głowę. Draśnięta. Nie zabito ją, ale znowu ta sama Agata, znowu tą samą głowę. Takich przypadków mogło być bardzo dużo. Dowódca zwrócił się do mnie, mówi, ty Czarny, bo przecież ja mam pseudonim Czarny. Ty Czarny, idź ty sobie na schodki i obserwuj. Chłopaki śpią, odpoczywają, ale gdybyś ty usłyszał albo zauważył, że zbliżają się czołgi, to żebyś bardzo szybko dał mi znać, a muszę powiedzieć, że w tym czasie w Warszawie było bardzo dużo psów takich bezpańskich, bo pan zginął, pana nie ma. Doleciał do mnie piesek, taki nieduży, czarny i tak stanął koło mnie i się we mnie wpatrywał. I tak jakby coś ode mnie chciał. To ja sobie pomyślałem, że no szkoda takiego pieska, no ale co ja mogę zrobić? Fajny taki piesek. Ja się nachylę i pogłaszczę go. Kula wystrzelona przez snajpera niemieckiego przyleciała nade mną, rzuciła w sieni, w mur i wybiła dużą taki otwór. Wybiło. Rzuciłem się na ziemię. Ale byłem ciekawy, co z tym pieskiem. Ja się rozglądałem na wszystkie strony, że może on leci, może go zobaczę, że on ucieka gdzieś. Nie było nigdzie pieska. Niemożliwe, żeby w tak krótkim czasie z tego terenu zniknął. No, gdyby nie ten piesek, to mnie by tu nie było. Ważne było dbanie, nie tylko strzelanie, ale dbanie o to, żeby ci, co poszli strzelać, mieli co zjeść. A ci, co już byli postrzeloni, żeby można było ich leczyć. Z jęczmienia robiło się zupę. To był ten jęczmień taki surowy, niełuskany. Jak się ugotowało, to ten jęczmień się rozgotował, ale łuski po wierzchu pływały. No więc później się pluło te łuski. No i dlatego myśmy nazwali zupę plujkę. Siostro Marysiu. Jest znowu krowa. Siostro Marysiu. Podchorąży Kondrat jeszcze raz. Siostro, ból jest tak straszny. Nie do wytrzymania. A co dokładnie boli? No siostro, no jak widać, no co boli? Ręka boli. Ale tak bardzo. Tu gdzieś konkretnie, tak o tu. To ja pójdę po coś przeciwbólowego. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja tu czekam, bo ta ręka nie może już dłużej czekać. Tak samo jak ta ręka. No i tak się ta nasza znajomość
rozwinęła. Spotykaliśmy się później przypadkowo, a później celowo. I jakoś to zaiskrzyło. Także 64 lata byliśmy małżeństwem. Zawsze tak się meldował. Pod chorąży Konrad. W dniu pierwszej mobilizacji zobaczyłam Rafała. Patrzyły na mnie jego roześmiane oczy. Ostatnie słowa, jakie od niego słyszałam. Do zobaczenia, kochani, po wojnie. No ale nie zobaczyliśmy się po wojnie, ponieważ zginął 19 sierpnia w kolejnym wypadzie z opowieści jego kolegów. Jego kuzyna i sióstr, dowiedziałam się, że zgłaszał się do każdego wypadu na ochotnika i bardzo był dzielny. Zresztą został odznaczony Krzyżem Walecznych i awansowany. Dlaczego? Dlaczego wojny są takie straszne? Po co ludzie się nienawidzą? Odebrano mi młodość, nadzieję na życie, nadzieję na przyszłość i na wolność nawet i to.